Cześć, tu Marek i Rośliny. Dostałem paczkę. Jest jaka ciężka. Paczkę niespodziankę od Candy Cacti. Zobaczymy, co jest w środku. Są tu na pewno jakieś kaudeksy. Będę kaudeksiarał jeszcze bardziej. Zapraszam na odcinek. No dobra, ale w ogóle jak to się stało, że mam tę paczkę? Dostałem wiadomość na Instagramie od Grzegorza, który jest pracownikiem Candy Cacti i on zaproponował, że wyślał mi rośliny, które będę mógł sobie otworzyć tutaj i wam pokazać, dlatego że oni są firmą, która działa już od bardzo dawna, bo ich kolekcja została zapoczątkowana w 1966 roku przez ojca obecnej właścicielki. Ale chodzi o to, że no, oni otworzyli niedawno sklep internetowy, dlatego że dotychczas sprzedawali głównie przez strony typu eBay, a w tej chwili chcą też rozwinąć swój własny sklep, no i chcieli pokazać się szerszemu gronu widzów i pokazać, jakie mają rośliny. Dlatego wysłali mi tę paczkę i jest tutaj kilka roślin dla mnie i bardzo się cieszę. Dziękuję za to i weźmy się do odpakowywania. No dobra, otwórzmy tę paczkę. Tak jak jest napisane, tu jest góra. Dostałem tę paczkę nawet w ten sposób właśnie podaną, więc byłem pod wrażeniem, że kurier ogarnął. Paczka została nadana wczoraj i dzisiaj jest już u mnie, więc super. Niestety nie mogę tego powiedzieć o paczkach, które sam wysłałem, bo właśnie rozmawiałem z chłopakiem, który czeka na swoją paczkę nadaną 28, czyli w mojej imieniny, 28 września. A dzisiaj jest 1 października i paczka może dzisiaj do niego dotrze. Inpost, brawo. Dobra, staram się tak otworzyć, żeby nie przeciąć. Ale jest dobrze zabezpieczone. O, tu jest ulotka. Można ich znaleźć na candycacti.com albo candycacti, jak kto czyta. I są na Instagramie, na Facebooku. Pokażę wam, jest też mail, pokażę wam później namiary i wejdziemy do ich sklepu i zobaczymy, co jeszcze mają, bo coś czuję, że... Bo widziałem tam coś, co chcę kupić, no dobra. I jak tego nie dostałem, to kupię. W tym sklepie jest dosyć duży wybór, ale też trzeba się umieć w sumie tam poruszać, dlatego że ja na komórce szukałem w konkretny sposób i jakby nie znając tych odmian, nazw, gatunków, rodzajów, to jest ciężko, więc w sumie wolałem wejść na ich stronę i tam zobaczyć zdjęcia i na podstawie tych zdjęć stwierdzić, co mi się bardziej podoba, bo to jest wygodniejsze. Ej, słuchajcie, ale to jest wielkie. Dobra, zrobimy to jakoś inaczej, bo ja chyba wyjmę to wszystko i wtedy... Tu coś jest? Ja nie wiem, muszę to ostrożnie wyjmować, bo to są... Czy to jest tylko kulka? Ej. Boję się teraz, muszę te wszystkie zawiniątka odpakować, bo to jest... chyba mumia po prostu z zawartością. I tutaj... Boże, co to jest? To jest... waży to tyle, co, no nie wiem, parę kilo bym powiedział. Jak kawał takiego kamlota. I to jest taka przekładka. Ej, nie ogarniam. Bo to jest taka przekładka, widzicie? Jak to otworzyć? To jest dramat. To jest zaglizanie cukierka przez folijkę. Niby mam paczkę, nie umiem jej otworzyć. Hej, ale z tym... Ale z tym Januszem, no nie... No nie umiem. Chyba to rozerwę. Ej, no bez kitu, naprawdę nie potrafię tego otworzyć. Może tam już nic nie ma? Może to jest tylko tak, żeby to był ciężar, co nie? Ej, bo to są jakby dwie paczki złączone, ale jestem głupi, no nie. Teraz odkryłem, że to są tak jakby dwa kartony, zobaczcie. Brawo ja! Oj, Janusz unboxingów.
O Boże. No, nie nadaje się do tego zawodu. Cóż, nie mogę być profesjonalnym otwieraczem kartonów. Tu coś jest, czy to jest tylko taki obciążnik? Bo tak pomyślałem przez chwilę, że to jest taki obciążnik, żeby ta góra się nie przewróciła, no ale w sumie to by było idiotyczne, więc może jednak nie. Ale to co to? To są rośliny? To jest na pewno roślina, bo czuję tutaj doniczkę. O kurwa. O Jezus, to jest coś ogromnego. To ma taką doniczkę. Ja pie... Co to jest? No, z grubej rury. Nie, nie, to dobra, zostawiam to na koniec, bo chcę się jeszcze poekscytować. Zacznijmy od najmniejszej paczuszki, znaczy może nie najmniejszej, ale od pierwszego zawiniątka z brzegu. Dostałem na szczęście te takie tabliczki z nazwami, bo wiecie, ja w tym to nie jestem taki mocny. Więc byłoby głupio i śmiesznie, jakbym zaczął tu wymyślać jakieś nazwy, a wcale by nie były właściwe. Jakie słodkie jest! Już widzę, co to jest. Znaczy, już widzę, że to jest takie jak... takie kiedyś w IK można było kupić, taki sit jakby z takimi spiralkami. Ja w ogóle nie wiem, co tutaj jest, bo nie miałem żadnego... Wow! Nie miałem żadnego wpływu na to, co będzie wysłane. Po prostu jest to niespodzianka totalna dla mnie. Och ja, ale super. I w takim gruziku. No dobra. I teraz tak. Albuca spiralis. Ale czad. Znaczy jakieś śliczne. Może wetknę, tak będzie cały napis wystawał. Ale śliczne. I to jest Caudex. Z tego co zrozumiałem, bo widziałem to na ich stronie. I właśnie było podpisane jako Caudex. Ale ma czadowe te gałązki. Mega. Mega. W ogóle z tym sklepem jest taka sytuacja, że ja kiedyś widziałem w komentarzach u mnie, że ktoś polecał właśnie, jak już mówiłem, że będę kaudeksiarą, to ktoś polecał w komentarzach ten sklep i dawał link. Ja niestety nie zdążyłem wtedy kliknąć na ten link, bo to się zdarzyło chyba ze dwa razy i generalnie, no niestety wiecie, jak to jest na YouTubie, że YouTube sam kasuje wszystkie komentarze, które zawierają linki, które nie są do YouTuba. Bo tak i przez to jakby dopiero po jakimś czasie ktoś mi przypomniał o tym, że taki sklep istnieje, bo ja kojarzyłem, ale nie wszedłem na tę stronę, nie zapamiętałem tej nazwy tak, żeby sobie to z pamięci odtworzyć. No i wtedy zdecydowałem, że super sklep i że w ogóle mają całkiem sporą ofertę. Jak się okazało, oni mają około 1,5 miliona roślin u siebie w tym ogrodnictwie. I to jest jakieś 8 tysięcy gatunków. Także ogromna liczba. I z tego, co też się dowiedziałem, to współpracują z różnymi szkółkami, które są za granicą. Dlatego tworzą razem takie dziwne mutanty. Pokażę wam później na ich stronie, o co chodzi z tymi mutantami, bo ja sam nie wiedziałem, że to się tak nazywa. I w sumie się zdziwiłem, bo mi się to z X-Menami skojarzyło. Jezu, co to jest? Zobacz. Euphorbia stellata. Chyba tak. Wow. To mi się kojarzy z głową meduzy. To jest takie zajebiste. Wow. O kurde. Ja, to mi się kojarzy z meduzą. Zobaczcie, głowa z takimi wężami. Zajebista. Ale się jaram. Wow, teraz będę musiał jeszcze poprosić o wskazówki, jak tego nie zabić i w czym to posadzić. Czy do gruzu? Może teraz do gruzu będę sadził, jak już mam tego gruzu tyle.
Ale piękne jest. I w ogóle super zapakowane. No oczywiście widzicie, ile jest od tego odpakowywania, ale no z drugiej strony roślina jest w stanie nienaruszonym. Super. Naprawdę ekstra. Cudowna, ale się jaram. Normalnie będę kałdeksiarą pewną gębą już teraz. Naprawdę, meduza. Będę na nią mówił meduza. Ostrożnie położę, bo teraz, żebym nie zepsuł, jak już przejechała do mnie całą tę drogę i się nic nie stało, a teraz ja rozwalę. No, postaram się nie. Cudownie. Więc polecam wam wejście na stronę tego sklepu. No jestem ciekaw, czy wysłali mi to, co mnie interesuje, bo jak nie, to sam wejdę i sobie zamówię, bo po prostu wymyśliłem teraz, że się wkręcę jeszcze w coś. Pokażę wam to później. Sorry, problemy techniczne, albo słyszę głosy w głowie. Wydawało mi się, że się skończyło nagrywanie, ale się nie skończyło, więc super. Tutaj mamy coś. Aha, dobra, Włodek sygnalizuje mi subtelnie, żebym ten bajzel sprzątnął ze stołu. Już to zrobiłem, dobrze. Odsunę może trochę tego cudaka na bok. I tutaj mam coś, co wygląda mega dziwnie, bo wygląda to jak... To jest też euforbia, ale dekari. O tak się nazywa. I podpiszę to oczywiście też na filmie. I to wygląda tak, jak taka palemka, która przeschła. W sensie, że ma takie liście. Trochę mi to przypomina taką euforbię, jak ona się nazywa? Mili? Chyba jakoś tak. Ta taka, co kwitnie, tak, takie ma kwiatuszki różowe albo pomarańczowe. I to wygląda jak ona, tylko jakby była mega wysuszona i by miała takie pofalowane liście, które są urocze całkiem. Tu trochę się uwaliły tym podłożem, ale jest to super dziwne. Te liście są oczywiście żywe i one są takie sztywne. No, zobaczycie na zbliżeniu, że to wygląda bardzo ciekawie. Wow. Też ona jest posadzona w doniczce, więc już tutaj nie wiem, czy będę musiał ją przesadzać, czy nie. Odezwę się po nagraniu i dowiem się, co dalej z tym robić. To też może później jeszcze wam powiem w innym filmie, jakie dalsze losy spotkały te rośliny. Ale co tu jest? Aż się boję. Ej, właśnie sobie zdałem sprawę, że chyba zasłaniam cały czas ten obraz z tej drugiej kamery, tą wielką donicą, która waży kilka kilogramów. Więc ją odsunąłem w tej chwili. Tu jakiś szczypiorek wychodzi. Może raczej taka nie szczypiorek, a sałata. Szczaw. Co to jest? Ale widzicie, umiejętności mumifikacji są na wysokim poziomie tutaj. Ja muszę chyba też takiego nakupować, takiego właśnie papieru do wysyłek, bo to jest super. On jest miękki i łatwo się go używa do owijania roślin, jednocześnie nie uszkadzając liści czy jakichś tam części rośliny. I to jest bardzo fajne, bo też zapewnia na pewno jakąś izolację termiczną, jak jest już tak chłodnie jak teraz. Ale paczka szła jeden dzień, więc tutaj się nic nie działo złego. Bardziej się boję o te wysłane przeze mnie. Okej, okay. I to jest Scilla maculata. No powiem wam, że nie wiem, co to jest zupełnie. Nigdy nie słyszałem o tej roślinie, więc muszę obczaić. Widzę, że ona ma tutaj bulwę, więc to jest też taki kaudeks. O, trochę ją może tak odsłonię. To będzie bardziej widać, że tutaj coś jest. Widać, że troszeczkę jest styrana tą podróżą, więc dam jej odpocząć. Ma takie listki. Trochę teraz jak na to patrzę, to trochę wygląda jak skrzydło kwiat, tyle że z kaudeksem. Takie ma listki śmieszne, no. Albo jak taka ogrodowa funkia. O, to też mi się z nią kojarzy. Dobra, odstawiamy to na bok. Na razie moja faworytka to meduza. Jest cudowna. Przepiękna. Jak ona wcześniej rosła? W czymś. W czym?
włosy. To dla pampucha jest marzenie. Takie włoski to zjadłby to w 5 minut albo i nie. Idealne, ale nie kupujcie tego dla kota, bo podejrzewam, że to nie jest dobre dla zwierząt do jedzenia, a poza tym myślę, że jest za drogie, żeby to dawać kotu jako trawkę, więc nie polecam. Pewnie długo musiała hodować taką fryzurkę ta roślina. Szkoda by było, żeby ją kot tak zniszczył. Ale jaja. I to jest Albuca humilis. Ojejku. Słodziutka. Etykietka. O. Ale czad. No, beka. Co nie? Mega. Trole, właśnie, takie norweskie trole. No, to jest to i takie włosy. Albo jak z Krainy Lodu, ale tam już chyba nie było takich włosów, chociaż nie wiem. Mega czadowe. Nie widziałem jej nigdy na żywo. Ale jazda. Dobra, to tutaj trafi do tej drugiej zakręconej. Ej, co, jeszcze patrzymy, co tu jest? Ja myślałem, że tych roślin jest 6, a tu jest coś za dużo. Ej, poszaleli. Boję się, żeby tu czegoś nie przeciąć. A może to tylko kamień tak wysłali dla ciężkości, żebym się podekscytował, biorąc paczkę do ręki. Kurier nawet nie stał i nie trzymał jej w ręce, tylko ją postawił przed wejściem, bo nie chciał jej trzymać, bo była za ciężka. A przez to, że mam rozkopaną ulicę, to nawet nie mógł sobie blisko podjechać samochodem, tylko musiał przez pół ulicy lecieć z tą paczką do mnie pod dom. Współczuję. Nie jest to lekka, lekki gabaryt to nie jest, absolutnie. O! Ja pier... Wodę! Co to jest? Co to jest? Mamy nowe zwierzątko! Ej, mamy nowe zwierzątko w domu. Ja pie... Dioscorea Mexicana. No ja nie wierzę. Jest. To jest po prostu niewiarygodne. Ile ta roślina musi mieć lat, żeby miała tak duży ten kaudeks? Przecież to jest jak żółw. O ja. Odłożę tutaj sobie etykietkę na bok. To jest po prostu niesamowite. Ona naprawdę wygląda jak skorupa. Muszę kupić jakąś ogromną doniczkę, żeby to posadzić, no bo przecież ja nie mam nawet donicy, która by miała taką średnicę. Cudo. Ona tutaj coś jej tutaj rośnie. Ja nawet nie wiem, jakie ona ma liście, bo nie widziałem jej w sklepie. Jestem zachwycony, na pewno się zwrócę z prośbą o rady, jak się nią zajmować, żeby nie zabić, no bo przecież to jest już tak duża roślina, żeby mieć tak duży kaudeks, to naprawdę jest niesamowite. Mega, bardzo dziękuję. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Super, super. Wow. No... Teraz to już mogę naprawdę mówić, że jestem kaudeksiarą. No i tutaj też kolejny bydlak. Palemka. Dobra, musimy ją zdemumifikować. Ale może tak na szybko, co? Nie będziemy odwijać jak faraona, tylko tak podrę trochę.
ten papier. Ale super. Nie no, ale trzeba przyznać, że zapakowane jest to ekstra. Tak jak te holenderskie rośliny, które wysyłają, też w ten sam sposób, tak zmumifikowane i mogą jechać. Zresztą oni mają wprawę w wysyłaniu również za granicę, dlatego pewnie już mają takie praktyki swoje wypracowane. No i to jest Brighamia insignis. Tak myślę, nie wiem jak to się czyta, ale tak myślę, że tak jest. Dobra. Wygląda czadowo. Te listki są niesamowite. Takie soczysta zieleń, taka, ja w ogóle widziałem ją chyba kiedyś w sklepie, ale wydaje mi się, że była dużo mniejsza, w sensie, że ten pęd, jakby ten pień był taki króciutki i te liście były takie małe, a to jest taka wersja na sterydach. Czadowa. Myślałem, że będą te kaudeksy stały na półce tam pod lampą, ale no ona jest za duża, żeby się zmieściła. Zresztą a ten żółwik to nie wiem, chyba do sypialni gdzieś trafił, ale o matko, jest tak czadowy ten żółw. No ale ona też jest super i zastanawiam się, ona jest w innym trochę podłożu, w sensie widzicie w takim podłożu bardziej takim sypkim, ale nie takim kamieniu, więc też sprawdzę, jakie ona ma oczekiwania, no bo jednak to, że roślina jest kaudeksem, nie znaczy, że każda potrzebuje takiej samej ilości wody i tak samo często. Niektóre potrzebują jej więcej, niektóre mniej, więc trzeba się zapoznać z wymaganiami poszczególnych roślin, jeżeli chce się im zapewnić dobre warunki i sprawić, że będą ładnie rosły. Liczba roślin na stole już mnie po prostu rozwala, a jeszcze tutaj mam coś nieodpakowanego. I to jest najcięższe ze wszystkiego, co tu stoi. Nawet ten kaudeksik jest lżejszy niż ta donica. To mi przypomina donicę, w której rósł trachykarpus, którego kupiłem kiedyś w Ikei. I on rósł totalnie w glinie, po prostu w takiej glinie, która ważyła 100 kilo. I ja to niosłem na autobus oczywiście, no bo jakże, ja bym podróżował z wielką palmą. Wieczorem jechałem z tą palmą autobusem. Mieszkaliśmy wtedy jeszcze w wynajmowanym mieszkaniu, które miało 26,5 metra. Tak. I mieliśmy tam już dużo roślin, ale jakby i tak większość musiałem zostawić w Poznaniu. Więc odbudowywałem kolekcję, no i postanowiłem kupić taką palmę. Bo czemu nie? W tej chwili rośnie u mojej mamy. Ale ile to ważyło? Już jak wysiadałem z autobusu, muszę to trochę ten. Jak wysiadałem z autobusu, to już prosiłem Włodka, żeby przyszedł na przystanek i pomógł mi to nieść, bo to było nie do udźwignięcia dla jednej osoby. A taki aż słaby też nie jestem. O! Tu jest następna cebula. Ja. Oszalałem. Ja. To wygląda jak słoń. Totalnie. Dobra, otwórzmy to do końca. Dowiemy się, co to jest. Zobaczcie, jaki patent w ogóle z taką gąbką, która tutaj jest wokół rośliny i ona zabezpiecza ten kaudeks przed uszkodzeniem, no bo to wcale nie jest aż takie twarde, w sensie, że to jak dotyka się, to pod palcem się ugina troszeczkę. Ja nie wierzę.
O nie, nie, nie. Żebym teraz tylko sobie tego nie zepsuł. O, dobra, udało się. Włodek, ale czad. Zobacz to. I to zabezpieczyło właśnie roślinę i podłoże jednocześnie, żeby się nie wysypało. Tutaj po boku jeszcze jakieś małe cebule z tego rosną. Małe ziemniaki pod spodem. Tego to nie jestem w stanie nawet przeczytać. Gerardantus macrorhizus. No masakra, on jest tak ogromny, a ta donica, nie wiedziałem, że on ma tak rozbudowany system korzeniowy, żeby aż tyle doniczki potrzebować. Szok, no nie jestem w stanie wam tego pokazać, bo nie chcę go jakby wyciągać z tego podłoża, ale może tutaj do tej kamery mi się uda pokazać, że tutaj jeszcze coś rośnie po boku. Tutaj jest jakiś taki listek, jakiś taki pędzik, trochę smutny i tu pod spodem są jakby małe ziemniaki. Troszeczkę się styrał tutaj w drodze, w sensie złamał się jakiś listek, ale ten listek to chyba i tak jest już taki, który planował umierać, bo taki jest trochę odbarwiony. Tutaj widzę, że idzie ten nowy pęd. U mnie te moje kaudeksy, też wam powiem szczerze, że niektóre to Stefania mnie zabija, po prostu Stefania erecta mnie zabija i siebie też, w sensie no wypuściła jeden liść, a jeden zabiła, teraz znowu jakiś jej zrzuk, po prostu dramat. No i nie wiem, co robię źle, w sensie czy robię coś źle, czy ona po prostu już teraz wchodzi jakby w ten stan, że zrzuca ten pęd. Ciężko powiedzieć, no to nie jest za duża bulwa, nie wiem ile ona jest w stanie uciągnąć i kiedy będzie miała okres spoczynku, no ale to jest wielki kaudeks, zobaczcie jaka to jest średnica, no nie mogę tego objąć nawet na dole. No już nie, nawet nie chcę porównywać do mojego żółwika, ale to jest też czadowe. No i sprawdzimy zaraz na stronie, czy w ogóle oni to mają, w sensie czy można to kupić też na stronie i jak wyglądają ceny tych roślin, bo ja nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. No i mogę wam oficjalnie powiedzieć, że nie ma tutaj tego, co wymyśliłem, że chcę kupić, co jakby wzbogaci moją kolekcję hojowo-dishidiową, dlatego zapraszam was teraz jeszcze na część, w której zrobię zakupy. No dobra, jak już ogarnąłem, jak się nagrywa film z komputera, to wszedłem na stronę Candy Cacti i stwierdziłem, że najpierw obczaję kaudeksy. Powiem wam, że najlepiej wpisać kaudeks, dlatego że tam jest zakładka kaudeks, ale nie wszystkie rośliny są jeszcze podpięte jakby do tej kategorii. Dlatego lepiej jest po prostu wpisać kaudeks i wtedy znajdzie się wszystko, co jest kaudeksem. Bo tak jak mówiłem wcześniej, to jest nowy sklep, oni jeszcze nie wszystko mają dodane. Tam cały czas pojawiają się nowe rośliny, codziennie jest coś nowego, więc oferta jest szersza niż to, co widać na stronie. O, a tutaj widzę tego mojego Gerarda. Super. No i są różnej wielkości, tak się domyślam, te Stefanie erecty, no bo są w różnych cenach. To jest za 75 zł i wygląda tak. Wydaje mi się, że ma większą jednak tę bulwę, w sensie ten kaudeks większy niż to, co kupiłem w zielonym parapecie. O, a ta jest jeszcze tańsza. Ta jest trochę mniejsza. No generalnie tak wyglądają te. Te za 200 zł, no rozwalają mnie chyba, no też mnie kusi, żeby kupić, ale no Włodek mnie już zabije. Więc pokażę wam jeszcze, co tutaj jest w rzadkościach. I w rzadkościach widać bardziej kaktusy. No tak wyglądają. Jeszcze kaktusiarą nie jestem, no ale kto wie, może w przyszłości. A tutaj są te mutanty, no i to jest w ogóle czad, bo okazało się, że mutanty to są kaktusy szczepione na kaktusach. W sensie takie na podkładce z jednego zaszczepione inny kaktus. I tu widać, że są kaktusy z wariegacją. To co widzicie, te takie przebarwienia, to jest wariegacja na kaktusie. Nawet nie wiedziałem, że istnieje wariegacja na kaktusie. Widziałem tego takiego białego kaktusa, ale nie sądziłem, że jest też taka wariegacja występująca tylko miejscowo. Szok. No i tak wyglądają te mutanty. Jest ich mnóstwo i Candy Cacti się też w tym specjalizuje. Więc jak ktoś jest fanem mutantów, to niech obczai ich stronę.
Ja już wiem, że coś tam kupię, dlatego zobaczę też, co mają w promocji. No ale to, co mają w promocji, akurat mnie nie interesuje, więc chyba sobie to odpuszczę i przejdę już do tego, co tak naprawdę chcę kupić. No bo jak wiecie, Hoye i Dischidie mają dużo krewniaków i wśród nich są stapelie, których kwiaty wyglądają, w sumie jak się tak pomyśli, to dość podobnie do Hoye. No i zdecydowałem się na zakup stapeli. One występują w Afryce, w przeciwieństwie do Hoye. No i mają piękne kwiaty, które niestety śmierdzą. Włodek jeszcze nie wie, że chce w ogóle zbierać te stapelie, więc nie mówcie mu. No i stwierdziłem, że jak mają tutaj dwie różne, to zamówię obie i jakoś zacznę to zbieranie tych stapeli. Widziałem też, że jest w ogóle dużo gatunków dosyć, więc sporo przede mną. I ciekaw jestem, czy uda mi się doprowadzić je do kwitnienia. Zobaczyłem też na trzykrotki, bo tutaj mają coś też poza tymi kaktusami, sukulentami. No ale trzykrotek nie będę kupował. Tak wygląda moje zamówienie i tutaj widać, że wyszło 80 zł z dostawą, bo dostawa kosztuje dwie dychy. No i już się skłaniam ku zakupowi, więc mam do wyboru rejestrację albo brak rejestracji. Zdecydowałem się na zarejestrowanie się, bo pewnie tam jeszcze wrócę, już będzie wygodniej. No ale już nie będę wam pokazywał tych wszystkich moich danych. Zapłaciłem, no i kasa wydana, rośliny zamówione, będą wysłane po weekendzie. Przekierowało mnie z powrotem do sklepu i już stąd wyszedłem, ale wychodząc stąd zauważyłem jeszcze coś, co przykuło moją uwagę, więc musiałem wrócić w sumie do tej strony. Za chwilę to zobaczycie, że nada. No i tutaj chciałem wam pokazać, że 14 dni jest na zwrot, chociaż to jest towar psujący się łatwo i w sumie to przy wysyłce przez internet niby tak działa, ale nie do końca, a tutaj można odsyłać. No dobra. Już widzieliście, co kupiłem. Poczekamy teraz na wysyłkę. No myślę, że na przyszły tydzień, bo dzisiaj jest piątek, więc no na pewno nie będą wysyłać mi tego jeszcze w tym tygodniu, bo po co ryzykować. Jestem pod mega wrażeniem, bardzo dziękuję. I jak widzieliście, rośliny są naprawdę fajnie zapakowane, szybko przyszły i są bardzo ładne i wyglądają mega zdrowo. Oczywiście jestem nadal zakochany w meduzie. Ale no mam też innych faworytów. Ale te mi się też tak podobają. No naprawdę, no na razie ta tutaj, jak ja to mówiłem, ta sałata trochę trochę jeszcze musi się dźwignąć. Może mi się spodoba, jak już się trochę podniesie. Ale teraz dostrzegłem, że ona ma takie fajne prążki tutaj u nasady liści, tych ogonków liściowych, że one są takie jak u zebriny, trochę prążkowane. O, ciekawe. No, musi się trochę dźwignąć po tej podróży, wtedy na pewno będzie robić lepsze wrażenie. No ale przy tych roślinach, które są takie delikatniejsze, to tak jest, no tak jak z begoniami, też po podróży to często wyglądają kiepsko, a po chwili się podnoszą i już wyglądają fajnie. Super. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. No i polecam wam zakupy tam, sam je przed chwilą zrobiłem. Jeżeli chcecie poszerzyć swoją kolekcję kaudeksów i kaktusów, to się zastanówcie nad zakupami właśnie w tym sklepie. No i powiem wam, że czekam cały czas jeszcze na paczkę, nie wiem kiedy ona zostanie nadana, bo zrobiłem zakupy na bazarku hojowym i ciężko powiedzieć, już tydzień temu, ale chyba jeszcze nie została wysłana. Także będziemy to śledzić. Oczywiście to, co zawsze mówię na końcu, dziękuję patronom, dziękuję za to, że mnie wspierają, dziękuję Candy Cacti w tym wypadku również za to, że wysłali mi takie piękne rośliny, no bo jestem w szoku i naprawdę no to nie są tanie rzeczy, takie roślinki wielkie, takie ogromne zwłaszcza, ale w ogóle widziałem, że ceny mają niezłe i na przykład Stefania jest tańsza niż na zielonym parapecie to, co płaciłem i też wydaje mi się, że większa, więc no jednak może kwestia jest taka, że oni są prywatnym takim ogrodnictwem, a nie sklepem, który musi kupić coś i od razu sprzedać. W każdym razie dziękuję również za to, że jesteście, za to, że subskrybujecie ten kanał, bo w tej chwili już jest 50 na 50 osób, które oglądają i subskrybują i nie subskrybują, więc możecie jeszcze zmienić ten wskaźnik i żeby było jeszcze więcej subskrybujących, bo zbliżamy się do 10 tysięcy, bardzo na to czekam. To będzie taki krok milowy, myślę, dla tego kanału. No i poza tym, o teraz słyszę tam koparkę, mam nadzieję, że wy tak bardzo tego nie słyszycie. Zapraszam na Instagram, będę wrzucał tam na pewno zdjęcia,
tych kaudeksów, a nie tylko hoi, obiecuję. No i do zobaczenia w następnym odcinku.